Cześć, witam w trzecim odcinku Białej Marchi. Poprzednio uporaliśmy się z zadaniem dotyczącym uruchomienia działu baterii. Więc w tym odcinku udamy się do Fortu Żelaznych Cepów i popchniemy trochę wątek główny do przodu. Of course. Tak, jeszcze musimy odpocząć, bo widzę, że kondycja drużyny nie jest najlepsza po tych walkach. O, i właśnie, kiedy odpalimy odpoczynek, to wyskakują nam takie różne premie obozowe. Mamy tutaj redukcję obrażeń, mnożnik leczenia, ruch, różne premie do celności plus 10. Czas działania przedmiotu jednorazowego i obrażenia zadawane flankowanym celom. Przyznam, że najczęściej korzystałam z redukcji obrażeń niż premii rasowych. Tak więc Hirowiasowi zostawimy Derowi można dać ruch. Szybkość ruchu plus 1, to redukcja. No i w sumie wszędzie redukcja. O, w momencie kiedy odpoczniemy, to uruchomi się postęp questu Manechy. Budzisz się i słyszysz, jak ktoś przewraca się z boku na bok, warcząc. Oglądasz się, widzisz, jak Manecha rzuca się mamrocze przez sen. Nie rozumiesz, co mówi, ale obnażone zęby i spocone czoło sugerują, że to bardzo nieprzyjemny sen. Potrząśnij ją. Manecha zrywa się, ryczy i sięga po broń. Powali ją na ziemię. Twój cios trafia ją prosto w szczękę. Rozgląda się niepewnie, ostatecznie skupiając wzrok na tobie. Krzywi się, odwraca wzrok, ocierając twarz. Oh, sorry. I must have been dreaming. Trudno nie zauważyć, że starannie unika twojego wzroku. O co chodzi? No, it's nothing. Sorry, I shouldn't have bothered you. Powiedz mi po prostu, o co chodzi. Good night. I'm sorry about last night. There's something I should tell you. Tak, zaraz porozmawiamy z nią. Jeśli chodzi o quest Manechy, to według mnie on jest trochę za szybki, ale to pewnie wina tego, że ogólnie fabuła, główna fabuła dodatku jest krótka i bardzo szybka. Lead the way. Well, I don't normally talk about this, but you mentioned your awakening. I guess I've had a similar problem. There's something I remember from a former life. Happened hundreds of years ago, but I remember it like it was yesterday. Jak to się stało? Happened while I was fighting in Old Balia 20 years ago. My unit was camped out in the palace we'd just taken. The others were roasting the last of the Marchesos pigs in the feast hall. So, I went to the wine cellars to fetch a few bottles. I don't know how long she'd been hiding there, but there was this old woman. Must have been one of the servants. She had this wild look in her eyes. I approached her and tried to tell her not to be afraid, that she was safe. She screamed and grabbed my arm. It felt like someone had hit me in the back of my head. I blacked out for a few minutes, and when I came to, she was gone. I took a few bottles up with me, feasted with the rest of the troops. But when I went to bunk, I had a dream. Only it was more vivid than any dream I've ever had. I tasted the sweat on my lips, felt the jungle air on my skin, heard the cries. Ten sen był wspomnieniem? Like when you hear a song you know you've heard before. Anyway, I laid off the drink for several days, but I kept having the dream. After a few weeks, I thought a change of scenery might do me good. Since then, I've been a pirate in the Deadfire. A pilgrim in the White That Wends. An adventurer in the Living Lands. And a gift bearer in Ashamadal.
Co dalej? I told you I was looking for the Abbey of the Fallen Moon so I could leave something behind. There's a pool there, the salt well. It's where gift bearers leave the heaviest burdens. It's said that a person can enter it and leave their own memories behind. A jeśli utracisz więcej niż byś chciała? At this point, I'd gladly give up all my memories if that's what it takes for peace in this life and the next. Chcesz więc zostawić ten nękający cię wspomnienie w sunej studni? That's the plan. Jak trafiłaś do krzepy? Inni darczyńcy mówili mi, że krzepa jest niedaleko opactwa. Poradzili, żeby zapytać o drogę we wiosce. Chcesz powiedzieć, że inni darczyńcy nie wiedzą, gdzie znajduje się opactwo? Tak jak mówiłam, to jedna z najstarszych świątyń ku czci Ondry, a jej wyznawcy nie słyną z prowadzenia porządnych archiwów. Odzienie masz raczej niewłaściwe na tę pogodę. Cóż, i szamit jest płaski jak stół, więc kiedy darczyńcy powiedzieli mi, że krzepa znajduje się w górach, byłam pewna, że przesadzają. Zresztą nie znoszę się pakować. Powiedz mi, dlaczego tak naprawdę zostałaś darczyńcą? O zakonie darczyńców usłyszałam od misjonarzy w żyjących ziemiach. Słyszałam wcześniej o doktrynie Ondry, ale sposób, w jaki opowiadali o ukojeniu, przenoszonym przez zapomnienie, przez zmycie przeszłości falą przepływu. Brzmi to nieźle, a praca darczyńców, wędrówka, pomaganie innym w pozbyciu się ich brzemion, to też brzmiało ciekawie. Miałam nadzieję, że znajdę sposób, by pozbyć się po drodze własnego brzemienia. Od czego mam zacząć? Niemal 10 lat temu byłam najemniczką w Starej Wali. Miałam tam sporo pracy. Potem walczyłam przeciwko piratom przy archipelagu Martwego Ognia, albo wraz z nimi, w zależności od tego, kto mi płacił. Trafiałam nawet na krótko do wędrującej bieli, a potem do żyjących ziem. W końcu dołączyłam do darczyńców w Wiszamitlu. A teraz jestem tutaj. Chodziło mi o to, skąd przybyłaś przed tymi przygodami. Nie ma o czym opowiadać. Wrosłam w Rałataj. Wyjechałam stamtąd za młodu, nigdy nie wróciłam. Dlaczego nie? Och, wiesz jak to jest. Spędziłam tam niemal 20 lat. Zmiana otoczenia dobrze robi, prawda? Czemu tyle podróżujesz? Chyba siedzenie w jednym miejscu po prostu mi nie odpowiada. Porzuciłaś więc wojsko, piractwo, poszukiwanie przygód, by dołączyć do darczyńców Ondry? Przygód mi nie brakuje. Zmieniły się jedynie okoliczności. Jak było w Starej Walii? Wspaniale. Codziennie potyczka, wieczorem uczta jakiegoś komta lub markesa. To były dobre, beztroskie czasy. Powiedz mi o archipelagu Martwego Ognia. Jest niebezpieczny? Pełno tam piratów i morskich potworów, że już nie wspomnę nawet o kupcach. Dobrze mi się tam wiodło, ale zmęczyło mnie ciągłe sprawdzanie, kto chce mi wbić nóż w plecy. Opowiedz mi o swoim pobycie wędrującej bieli. Był krótki, jest tam tak zimno, że myślisz tylko o powrocie. Ciekawą mnie żyjące ziemie. Jak większość. Nawet po spędzeniu tam 10 lat mam wrażenie, że ledwie zaczęłam je poznawać. Możesz obudzić się na pustyni, a przed zmrokiem będziesz już w środku dżungli. Wszystko tam jest nieco bardziej dzikie, nie tylko zwierzęta. Mieszkańcy też. Trochę tęsknię, ale tam każdego ranka budzisz się, wiedząc, że to może być ostatni dzień twojego życia. Szczęście dopisało mi dłużej, niż można było się spodziewać. To jest tyle, jeśli chodzi o Manehe. Asia. Dość mało według mnie, no... Ale mówi się trudno. Może jakieś bantery później się odpalą. Na razie jedziemy zająć się fortem. Jak mnie denerwuje ta kamera, która się nie ustawia na drużynie. Dobra.
Żołnierze czujnie cię obserwują, kiedy się zbliżasz. Gdy znajdujesz się w zasięgu głosu, jeden z nich wykonuje gest pistoletem. Ani kroku dalej. Co tutaj robisz? Zgubiłeś się? Chcę porozmawiać z komendantem. Komendant nie przyjmuje gości. Przysłali cię z krzepy. Przychodzę tu z własnej woli. Lepiej stań po której ze stron. W każdym razie, Adaryk, nie przyjmie już więcej posłańców dyplomatów. Przybywasz za późno. Darian mówił, że Adaryk przybył tu z powodu wizji. W takim razie ten Darian mówił prawdę. Adaryk zapowiedział wielką bitwę. Mamy utrzymać przełęcz i bronić Redkeras. Widział to we śnie. Miał wizję? To, co widział, to jego sprawa. Ważne, że dobrze nami dowodzi. Nie kwestionujemy jego rozkazów. Starczy już tych pytań. No już, precz stąd. Drugi raz nie będę powtarzał. I've had warmer welcomes from wolves after I seduced their mates. My to obejdziemy. No właśnie. Tam dalej jest takie boczne wejście do fortu. Ale na drodze nam stoi parę grup. Everyone's on it. Co on mówił? Nie wiadomo. Yes? Wow, to tutaj tak rusza. Dobra, trochę tutaj się zrobiło, widzę, tłoczno. Zbieramy te wszystkie graty. Z tego kupa kasy będzie później. Okej, idziemy dalej. Champion. Za daleko. That didn't work.
Właśnie tutaj mamy tą bramę, ale jak pójdziemy dalej, to spotkamy pewnego gościa, który nam może opowiedzieć nieco o sytuacji w forcie. Powinien być u góry. O, jest. Here, I brought you a scarf. Oh, thanks, Mariel. Mogę wszystko wyjaśnić zaraz. Kim ty jesteś? Jesteś panem Kaednua, prawda? Co tutaj robisz? Przybyłeś tutaj z tą armią? Nie, nie. Jesteśmy ze wsi. Nie boisz się, że cię złapią? Proszę, ciszej. Ale kurzy zasną na warcie, ale w okolicy są inni. Wiesz coś o wysłannikach skrzepy? Tylko to, co oczywiste. Kiepscy z nich negocjatorzy. Komendant od tygodnia chodzi wściekły. To do niego niepodobne. Co mi możesz powiedzieć o komendancie? O komendancie? Osobiście zorganizował żelazne cepy. To dobry człowiek, który wierzy w Red Keras. Bardziej niż inni. Przywrócił nam naszą dumę. Kazał zachować wiarę. Czasami myślę, że czujny przez niego przemawia. Uważaj, będzie gadał godzinami, jeśli mu pozwolisz. Muszę porozmawiać z waszym komendantem. Nie mogę ci pomóc. Nie tylko dlatego, żeby mnie za to powiesił. Gdybyś przybył przed wysłannikami, może miałbyś szansę. Teraz wygląda na to, że nie będzie się bez walki, więc komendant nie zamierza ryzykować. Ja nie powinienem się tu wołęsać. No to jest nastroje. Co wy tu knujecie? Za zimno, żeby spiskować. Po prostu zabijamy czas. Nie ma w tym nic złego, prawda? Wartownik przy bocznej bramie często drzemie na służbie właśnie. To musimy wykorzystać. A, to jest to samo. Ciekawe. No, dobra. Podejrzewam, że jest trzecie rozwiązanie, że nie trzeba tu walczyć, tylko pewnie trzeba tu przyjść od razu, po rozpoczęciu dodatku. I tak dalej. Okej, okay. Patrząc z dołu widzisz, że wartownia przy bocznej bramie wydaje się być nieobsadzona. Także zza ogrodzenia nie wyglądają żadni obrońcy. Dach tej wartowni przechodzi ponad ogrodzeniem. Być może uda się po nim spiąć do środka. Pora dnia połączona z przejmującym zimnem sprawiają, że większość odgłosów dochodzących z fortu skupia się przy ogniskach. Być może udałoby się dyskretnie sforsować ogrodzenie, otworzyć bramę bez wszczynania alarmu. Rzuć linę z kotwiczką. Lina z kotwiczką uderza o drewnianą belkę z niepokojącym stukotem, ale nie słyszysz żadnych ostrzegających okrzyków. Pociągając parę razy za linę, upewnia się, że trzyma się mocno. Znowu możemy kogoś wysłać. Nie pamiętam, co tutaj jest testowane. Skradanie chyba testowane. I atletyka bodajże. Chyba nikt nie ma skradania dobrego. Tu trzeba tutaj pułapkę zastawić. Follow you.
Coś tutaj się nie dzieje ciekawego. Tu się zaczynają właśnie trudne walki. Na razie to blokują tylko. Yes? Tam się tak ładnie ustawili. Prosto pod moją kolumnę. I shall. Flamingi. Bra łuskowa, bransoletka modlitewna. Szkoda, że ta bransoletka nie jest takim zwykłym przedmiotem. Amuletem do noszenia. Tylko taka ozdoba bardziej. Dobra. Hello? Hello? Lodowy strzelec? Paladyni, o nie. Co robi? Odbiła się. Die already!
dobra. I shall. A, to jest to samo zejście. Idąc na skrót, już prawie jesteśmy. No i się udało jakoś przedostać. Following your lead. Enough! I've had my fill of... What's this? Steady, men. Our guest has arrived. Komendant żelaznych cepów to młody mężczyzna o szczupłej budowie ciała. Włosy ma zmierzwione, wzrok rozgorączkowany. W jego stóp znajduje się krata zakrawająca coś, co wygląda na więzienną jamę. Kiedy komendant daje krok naprzód, słyszy już dobiegające z celi niespokojne okrzyki. All that chaos outside. For an instant I believed you, woman. You make a sinister assassin, godlike. I'll give you that much. Tutaj jest błąd oczywiście, no, w formie żeńskiej. Chyba, że w Redkeras jakoś dziwnie postrzegają boskich. Już z Paladziną to były różne tam cyrki w Republikach Wajlańskich, kto wie. Ale w oryginale ten dialog jest po prostu jakby, no, normalnie napisany.
wiadomo, tam w języku angielskim nie ma aż takich rozróżnień co do płci, tak jak w języku polskim. No ale mniejsza z tym. To jest ciekawe, ponieważ tutaj otrzymujemy reakcję rasową. Nie mam pojęcia, od czego to może zależeć, ponieważ jak za pierwszym razem grałam, w sumie identycznie tak jak teraz, to nie dostałam tego. Może kliknęłam jakiś dialog wcześniej, którego wtedy nie kliknęłam. Mniejsza z tym. Uspokój się proszę, nie szukam bitki. But you did fight, all the same. My men were here to fight. We're all here to fight. You want to talk? Set down your... Słowa Daryka wiązną mu w gardle. Jego twarz tężeje, połowicznie wykrzywiona. Nie jest jasne, co się stało. Dopiero po chwili ty również zaczynasz to czuć. Twoje zmysły dryfują samoistnie, jakbyś sięgnął do źródła esencji. W klatce piersiowej czujesz ucisk, niemal bolesne przyciąganie. Twój umysł zalewa nagła fala wspomnień, wyraźna jak w dniu, w którym powstały. Widzisz obowisko Odemy zniszczone przez Białak. Widzisz salę Kajednua. Potwierdzą otaczające cię ściany, wykrzykują ostrzeżenia w martwym języku. Pod nimi otwiera się zębata paszcza, wyglądająca jak otwarta rana w ciele świata. Widzisz przebłyski obrazów, żywotów i emocji setki różnych okresów i miejsc. Nie wszystkie są twoje. Zwolna zdajesz sobie sprawę, że ktoś cię obserwuje. Kierujesz swoje zmysły, podążając do źródła wtargnięcia, Adaryka. Jego wiara płonie w nim jaskrawo jak pochodnia. Przez chwilę czujesz to, co ona. W twojej głowie kłębią się niespokojne myśli. Nie znasz jednak ich źródła. Pozbawione kontekstu, wspomnienia są jedynie serią obrazów. Mały domek wśród pola fioletowych kwiatów, morze opancerzonych żołnierzy z chorągwiami, czekających na twoje rozkazy. Czujesz dyskomfort, kiedy twoja świadomość zwija się i kotłuje, a potem zrywa więź. Poblady Adaryk wygląda na wystraszonego. Co to było do licha? You're the watcher at Kadnua? They said he was a senile hermit. Meyerwald nie żyje. Kajednua należy teraz do mnie. Why have you come? Why now? Widzisz zagubione dusze tak jak ja? Yes, I see them. Your butcher's work clings to you. Rozumiem, że widzący nie cieszą się w Redkera zbyt dużą popularnością. Does everyone in the Deerwood boast of their afflictions? Wstydzisz się. Dlaczego? It's hardly something to be proud of. Look to your own sins, Watcher. I'll not share mine. Niezbyt często jestem w stanie tak wyraźnie odczytać wspomnienia żywych. To wydawało się niemal czytaniem enigmatyka. I wouldn't know. Perhaps we simply worsen each other's condition. What? What is it? Sądziłem, że wszyscy inni widzący są obłąkani. That wouldn't bode well for you, would it? I've a firm grip on my senses, whatever you believe. The Watcher's curse is many things, but if it promised madness, I would not have taken command of the Iron Flail. The memories I saw, some of them couldn't have belonged to you. You're awakened, aren't you? Też jesteś przebudzony? No, of course not. Wiesz może, jak to wyleczyć? It seems a terrible thing to be awakened and a Watcher both. I'm sorry. Yes, we were in the middle of something, I believe. Przybywam sprawdzić los wysłanników. The delegates? You tore through my camp, killed my men for them? Dlaczego ich uwięziłeś? Stalwart sent delegates to discuss terms of peace. I offered them the opportunity. I was generous. But Stalwart sent soothsayers, not diplomats. To frighten us with stories of the moon going dark, the earth shaking. I would speak to the people who have seen these wild visions to compare notes. Z więzieniem Jany niespodziewanie dobiega piskliwy głos, a Darek ze złością tupie w kratę, zagłuszając okrzyki. Może teraz zdołamy porozmawiać. You're nothing more than a mercenary for a village of people unwilling to put their own lives on the line. Nie sądzisz, że zareagowałeś nieco przesadnie? Don't play the fool with me. These
omens are meant to frighten me, to make me doubt my purpose here. But there is more at stake here than a village in the mountains. They dismiss my faith, call us superstitious. But what does Stalwart believe in? Iron and gold, and nothing else. I have tilled barren fields with my bare hands. What is gold to me? Czego w ogóle chcesz od Krzepy? With a village of fishermen, nothing. But they cling fiercely to the forge you gave them. Some of the men are here for gold and good steel, and I promised them their share. But I came for cannons. With the battery's cannons, we can hold the pass. Rayad Saris has suffered enough. Its sons and daughters have nothing. We won't survive an attack from the Deerwood when it comes. Not unless we act. There is an army coming. I've seen it. Pouring down from the mountain. It will crush Stalwart and come for Rayad Saris. The iron flail will be the wall that safeguards my homeland from the worst these fire worshippers can bring to bear. Zaraz. Miałeś wizję nadciągającej armii. I warn you, if you think to taunt me, Watcher. W moim śmie armia zniszczyła Krzepę i baterię. Widziałem też upadek Kaednua. A Darek maszczy brwi z powątpiewaniem. Jego żołnierze patrzą po sobie, w napięciu czekając na rozkazy. Why would they turn on their own? No. You're trying to trick me. This is all another distraction. Jeśli będziemy walczyć, zginiesz tutaj. Jak wówczas pomożesz Redkeras? Does your conscience prick at you? Don't waver now. Pamiętam grzmot i setki oczu wpatrujących się we mnie. Brzmi znajomo? The thunder followed me to the temple at Dawn's Reach, and the earth split beneath our feet. W tym momencie mamy reaktywność, jeśli gramy kapłanem Eotasa. Więcej wiary, komendancie. Nie tego oczekuje od nas Eotas. Zgromadzeni żołnierze namamroczą między sobą. A Darek zerka na nich z niepokojem. Jeśli bogowie zesłali nam ostrzeżenie, to uważają, że możemy coś z tym zrobić. Na kilka chwil zalega cisza. Przerywają szczęk metalu, kiedy Darek unosi miecz i kładzie go płasko na swoich dłoniach. I led my people here because I believed we were on the right path. I bound my soul to this blade as proof of my surety. W powietrzu migocze fala energii duszy, która po chwili znika, a Darek wygląda na zbolałego. The sword's no good to me now. It's yours, for as long as you can wield it. I'll call in our forces from the mountains. Please, give me time to explain. You should speak with Stalwart's messengers. Perhaps you'll get some answers out of them. I po rozwiązaniu tego problemu z żelaznymi cepami otrzymujemy kolejną zdolność widzącego, rozdarcie duszy, która powoduje osłabienie przeciwnika. Tak właśnie można pokojowo rozwiązać ten spór. Sporo osób ma z tym problemy. Nie wiem dlaczego, to jest w sumie kwestia... What's this? O, buty. Kwestia wybierania odpowiednich dialogów, choć być może też rzuty na współczynniki tutaj dochodzą. O, książka o Wojnie Świętego. Jakaś miksturka. A tu? Znowu zapasy obozowe, dobra. Teraz możemy porozmawiać z... więźniami. Och, dziękuję. Myślałam, że nigdy się stąd nie wydostaniemy. Nic ci nie jest? Nie, może parę siniaków. Najgorzej znoszę zimno. Nie wiem, jak się udało ci go przekonać. Przecież niemal miał pianę na ustach. A teraz on i jego ludzie wciąż grasują po górach. Nie wiem, czy puszczenie go wolno było dobrym pomysłem. Komendant nie sprawiał kłopotów. Jeden z delegatów wskazuje oskarżycielsko palcem na kobietę stojącą z dala od reszty.
Mogliśmy się dogadać, gdyby ona go nie sprowokowała. Wrzeszczała o znakach i klątwach, żądając, by opuścił Marchię. Wiesz, jak zabobani są Redkarazjanie. Komendant zrobił się biały jak prześcieradło. Ona sparaliżowała nasze pretraktacje. Kobieta, którą wskazał, ubrana jest w niepozorną szatę. W milczeniu znosi oskarżenia, oczy ma zamknięte, jakby się modliła. Naraziła wszystkich mieszkańców krzepy. Dlaczego? Kobieta, wiedziona desperacją, skacze nagle w bok, w stronę pobliskiego stołu, chwytając leżący na nim sztylet. Podrzyna sobie gardło. Niewidoczna dla wszystkich oprócz ciebie esencja duszy umierającej kobiety gromadzi się w formie cienkiej smugi obok jej ciała. Kiedy ciało sztywnieje, esencja staje się jaśniejsza. Pozostali delegaci z przerażeniem patrzą na uchodzącą z ciała krew. Manecha klęka przy umierającej kobiecie, ogląda jej szatę. Przygląda się półksiężycowatemu medalionowi zawieszonemu na jej szyi. Co się właśnie stało? Do licha, teraz nie udzieli nam już żadnych odpowiedzi. Odczytaj duszę kobiety. Sięgasz ku duszy, zaciszkasz zęby, czując nagły rozbłysk bólu i strachu, kiedy szukasz wcześniejszych wspomnień. W ustach czujesz posmak miedzi, w gardle palący ból. Pod warstwą strachu przed śmiercią znajdujesz kojącą nić stanowczości i zadowolenia z wykonanego obowiązku. Podążasz za tą nicią. Prowadzi cię do kolejnego wspomnienia, równie jaskrawego jak poprzednie. Idziesz przez mroczne korytarze opactwa, ciche i słabo oświetlone, a twoje kroki odbijają się głośnym echem. Błysk. I stoisz w zaciemnionym pomieszczeniu, przed obliczem odzianego w szatę Aumałanina. Rozpoznajesz, że to Kaoto, naczelny opat. Przyzywa cię gestem dłoni. Wspomnienie rozmywa się, a kiedy znowu widzisz wyraźnie, stoisz przed Kaoto, który obdarza cię ciemnym, łagodnym uśmiechem. Drive the raid series from these mountains, and you may yet spare many lives. The Tidebringer will be here in a week's time. Should you be delayed in your travels, report to him as you would to me. He will enter the reliquary and call off the army of Ilus in my stead. If you are caught, sister, you know what you must do. I will pray for your return, but we will take comfort in the knowledge that you have joined the rest of Andra's favored in her keeping. Słowa odpychają cię od wspomnienia, rzucając cię ku chwili śmierci kobiety, a potem do twojego własnego ciała. Jednak resztki jej wspomnień mieszają się z twoimi. Wiesz teraz, gdzie znaleźć górską ścieżkę do opactwa na północy, do którego miała powrócić. Czy nazwa Bez Ocy coś wam mówi? Bez Ocy? To jak w powiedzeniu, kiedy nie możesz sobie czegoś przypomnieć. Mówisz wtedy, Bez Ocy musieli mi to zabrać. Tak, tak, ale to się nie wzięło znikąd. Bez Ocy podobno działają z polecenia pani Lamentów. Ondra wskazuje cel i zjawiają się Bez Ocy. Znikąd. I sprawiają, że różne rzeczy znikają z powierzchni Eory. Dlatego też, jeśli coś znika lub ulega zniszczeniu bez świadków, należy podziękować Ondrze, że Bez Ocy nie przyszli także po ciebie. Znasz Kaoto? Kaoto? Och tak. Jakiś czas temu zajrzał do krzepy, odwiedził świątynię. Wkrótce potem, jak wioska postanowiła poświęcić się Abydonowi, nie był zbytnio zadowolony. Wyglądał na kapłana. Może obraziliśmy jego uczucia religijne. To Aumałanin. Bardzo wysoki. I bardzo uprzejmy jak na przywódcę fanatycznej sekty. Wydaje się jasne, że ostatnio niezbyt umiejętnie oceniamy nieznajomych. Czy ktoś z was wie, czym jest niosący przypływ? Niosący przypływ. Mówili chyba kiedyś o czymś takim w świątyni Jądry. To osoba, a raczej jej tytuł. Używany w bardziej pobożnych kręgach. Wiecie coś o jakimś opactwie na północy? Słyszałam o czymś takim. To twierdza Ondrytów. Goście nie są tam mile widziani. To brzmi jak opis opactwa upadłego księżyca. To stamtąd przyszła? Tak. Tam też znajdę relikwiarz. Z niego mogę odwołać armię. Na bogów, jakby wszyscy na Eorze ujrzeli się teraz na baterię. Dlaczego Ondryci chcą pogonić Redkarazjan? Przecież nie dla dobra krzepy. Może to ich konkurencja? Lepiej ich zapytać. Jeśli chcesz się wybrać do tego opactwa, to zachowaj ostrożność. Chodzą powieści o kupcach, którzy zapuścili się na północ i zostali wystraszeni, a nawet zabici przez dziwnych strażników. Właśnie tak. To bardzo tajemnicza banda.
Zawsze możesz spróbować wejść tam ukradkiem, bo raczej nie powitają cię tam z otwartymi ramionami. Wygląda na to, że ów niosący przypływ może liczyć na takie powitanie. Może zdołam ich przekonać, że to właśnie na mnie czekają. Mam taką nadzieję. Domyślam się, że opactwo jest silnie strze... Delegat podskakuje, wystraszony nagłym, ogłuszającym hukiem na zewnątrz. Po chwili słychać dudnienie, przypominające grzmot. Słyszysz odgłosy łamanych drzew i paniczne wrzaski. O nie, co się dzieje? Myślałem, że zająłeś się żołnierzami. Jeśli Adaryk mnie zdradził, to pożałuję. Tak, no cóż, to my poczekamy tutaj, w środku. Tutaj nie można rozbić obozu, więc jeśli będziecie grać, teraz będzie dość ciężkawa walka, więc jeśli ktoś ma wyczerpane czary, to będzie miał pod górkę. Good. These will leave excellent scars. Nasi bezocy przeciwnicy się właśnie pojawili. Nasinki dusz, nie wrażliwość na dużo rzeczy. Elektryczność, odporność, ogień. Co tam się stało? Zaczyna się robić nieciekawie i to bardzo... Kana, śpiewaj, śpiewaj! Kurna, kapłana skosił szybko. Dziadyga.
Pathfinders before Fox Pat. Dobra, jeden pad. Może nie będzie tak strasznie. Nacięte ma, widzę, małą odporność. Kiedy ostatni Mekfolk upada, fala esencji przelewa się przez eter. Przechodzi także przez ciebie i widzisz wspomnienia bezokich. Zewsząd otaczają cię ogromne stworzenia. Ich owinięte ścięgnami szkielety pobrzękują i zgrzytają w półmroku, a ciała wydzielają zapach metalu wymieszanego z potem. Pieczara, w której się znajdujesz, a przynajmniej pomieszczenie wyglądające jak pieczara, rozświetlona jest słabym wszechobecnym blaskiem. Kiedy bezocy poruszają się, widzisz błyski stali. Stworzenia tupią nogami i zaczynają jęczeć chrapliwym, metalicznym głosem. Od ich pełnej niecierpliwości i energii czujesz ciarki na karku. W odbijającym się echem łoskocie rozpoznajesz coś znajomego. To takie samo dudnienie jak hałas twojego snu, zwiastujące nadejście potwornej armii. Zaczynasz się zastanawiać, ilu bezokich cię otacza. Podejrzewa, że są ich dziesiątki, a może więcej. Ciężko stwierdzić, jak rozległa jest ta pieczara, albo gdzie się znajduje. Przed sobą widzisz jaśniejsze światło. Może to być wyjście, jednak wizja zaczyna się już rozpływać. Przyjrzyj się światłu. Przepychasz się przez szereg bezokich i kluczowo trzymając się zanikającej wizji. Światło jest tak jasne w porównaniu z mrokiem pieczary, że niemal cię oślepia. Zaczyna się rozmywać, ale biegniesz ku niemu. Nie widzisz, gdzie jesteś, ale słyszysz świst lodowatego wiatru, dującego przez szczelinę, a na policzkach czujesz zimną wilgoć. Wizja dobiega końca i znowu stoisz na zmrożonym, pokrytym krwią błocie w forcie. A Derek wygląda na poobijanego. Na skroni ma fioletowego guza, jego pancerz jest powgniatany. Zdaje się być nieco oszołomiony. Those things, they came from all sides. The delegate... No, you were right. The visions are true. You fought well. And I'm glad to see you've come through in one piece. Even if I regret the loss of my men. I'll take what's left of our forces. Those that will follow me further up the mountain. We should be prepared if... when those monsters return. Powodzenia. And to you. These visions really will come to pass, and the worst is yet to come. You don't mess around when you make enemies, do you? Like taking a hatchet to a mountain. But we've done it all the same. No, Manecha chce znów rozmawiać. Widzę. Need something? Trzeba podreperować zdrowie, chociaż i tak będziemy odpoczywać pewnie. I guess we should be flattered that someone sent those things after us. But I would have preferred a card. I'd heard rumors of the Eyeless, but I always thought that name was a metaphor. Though
I would have called them Mace Hands of Doom, if anyone had asked me. Właśnie dlatego nikt ich nie zapytał. Ah, you wound me. So this is the mysterious army you've been dreaming about, huh? It's a wonder you're getting any sleep. Dlatego właśnie idziemy do opactwa, by ich powstrzymać. I'm regretting all of my decision-making up to this point. Still, I guess a suicidal plan is better than none. Nie martw się, swoją studnię też znajdziemy. I know, it's just... Well, knowing that I'm finally close to getting rid of this memory, it feels like it's crowding my head that much more. It's been with me for decades. Driven me halfway across the known world. Co? It's time I told you what I did. It was a war. Centuries ago, before Edirin unification. I was a soldier then. Led a campaign across the northern forests to subdue some of the outlying Kalklin villages. Brutal work. Lost a third of my forces to the forest, and another third to the elven scouts hiding in it. By the time we reached the first village, we'd crushed their defenses, and they'd bled us. Wasn't much more than children and the elderly left, but they spit on us when we marched into town. The village elders surrendered, and offered us lodging in the old meeting hall. And when the sun set, they tried to burn it down around us. They barely got a flame going, but that wasn't the point. O co chodziło? In their defiance, I saw months more of pointless, bloody battle as we fought for the rest of the region. I had to break them. And I had to send a message to the rest of the villages. So I nailed every last one of them to the trees around the town and left them there to die. Zabiłaś ich, żeby uniknąć dalszej walki? That's what I kept telling the troops. But if I'm honest, I was angry. I wanted to see pain. And I wanted to be the one holding a blade. W obecnym życiu byłaś najemnikiem piratem. Czy różnica jest taka wielka? I've done my share of fighting these 40-odd years. But I've never drawn my blade just to watch someone bleed. And I've never drawn it on someone who didn't have his own in hand. Nie masz powodu, by trzymać się wspomnienia sprzed 500 lat. So I've tried to tell myself. Anyway, we should get going. Something I've been saving for better days. Możemy oczywiście wrócić do fortu i pozbierać jeszcze rzeczy, cokolwiek nie zostało. I odpocząć. Wszyscy oczywiście zostali wymordowani przez bezokich. Tych, których my nie zabiliśmy wcześniej. Chociaż nie ma tutaj żadnych ciał na razie. To jest ciekawe. Jest tu pusto. Widzę, że ta gra nie przestaje mnie zaskakiwać. Albo ja miałam, ja coś było zbugowane u mnie. I to sporo chyba rzeczy było. I'll give it a try, at least. As requested. No, rzeczywiście nie ma nikogo, a to ciekawe. List do domu. Pierścień palących płomieni. Szczenie bojowe! O! Jeju, ile ja musiałam pominąć, jak grałam w tą grę. Jak ja grałam w ogóle wcześniej. Dawaj, gdzie ten piesek? Smok sobie odpocznie.
O. O właśnie. Tu jest jeszcze jakaś beczka. Właśnie te młoty bez okich są najgorsze. Najtrudniej je zabić, zadają najwięcej obrażeń. Studnie. Może przez studnie się da jakoś wejść? Nie mam pojęcia. Dobra, możemy odpocząć. Brama cała rozwalona. Mniej więcej cały fort, tam dalej chyba nic nie ma. Trochę ich przyspieszymy, cała mapa. Więc tak, teraz jeśli chodzi o wątek główny, to pozostaje nam udać się do opactwa upadłego księżyca, ale w następnych odcinkach zajmiemy się bardziej zadaniami pobocznymi. Właśnie mamy białą kotlinę do zrobienia i inne rzeczy, ponieważ opactwo to jest mniej więcej środek gry i to jest dość dłuższy etap, więc do niego pójdziemy, jak już wykonamy połowę przynajmniej zadań pobocznych. Tak więc to wszystko na ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak chcecie, to możecie skomentować. Zapraszam Was serdecznie na forum Pillars of Eternity Polska, gdzie możecie podyskutować o grze, zasięgnąć porad, jeśli potrzebujecie. I tak dalej. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!